i tutaj właśnie, dokładnie tu. Też można, więc co? Kupuje pan tą farmę, czy nie? Panie, wszystko w porządku, no. Piękna farma. Ale tam zauważyłem, że jest ogromne gniazdo pszczół. Przecież to nie może tak być. Ludzi pogryzie. Nie, to są takie, wie pan, zaprzyjaźnione pszczoły z pokolenia na pokolenie. One, nie, one ludzi w ogóle... Co pan gada, nie, jak... nic. Zrobimy tak. Będzie zakład. Ja się rozbiorę do naga, przywiążecie mnie do drzewa i jeżeli do wieczora chociaż jedna pszczoła mnie upieprzy, biorę tą całą farmę za darmo. Spoko, a jak nie? Nie upieprzy? Zapłacę podwójnie. No to już... Stoi? A tu liś. O kurde, ale pan cały blady jest. Urządliła pszczoła? Przecież to niemożliwe, że... Nie, ani jedna. Nie? Nie. Nie. To dobrze, bo to było niemożliwe. Ale Boże, ale tak blady. Co jest to? Ten cielak chyba nie ma matki.